W miejscowości Gowino doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierowca Volkswagena Golf, jadąc ulicą Wejherowską, zjechał na przeciwny pas jezdni i zderzył się czołowo z kierowcą Audi. W wyniku zderzenia 22-letni kierowca samochodu marki Audi oraz jego pasażerka przewiezieni zostali do Wejherowskiego szpitala. Natomiast kierowca Volkswagena Golfa oraz jego kolega próbowali zbiec z miejsca wypadku. Na miejscu pozostał tylko jeden z pasażerów Golfa. W międzyczasie podjął się pościgu 44-letni mężczyzna, który gonił ich przez ponad kilka kilometrów, przez łąki, pola, nawet przez rzekę, cały czas wskazując policjantom przez telefon, gdzie ci mężczyźni uciekają. Policjanci zatrzymali tych mężczyzn i doprowadzili wszystkich trzech do Wejherowskiej komendy. W ramach przeprowadzonych przez funkcjonariuszy czynności okazało się, że kierowcą Golfa był 24-latek z powiatu wejherowskiego. Mężczyzna podczas tego wypadku najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu, gdyż badanie alkotestem wykazało, że miał ponad promil. Oprócz kierowcy również młodzi pasażerowie Golfa byli pod wpływem alkoholu. Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwym grozi kara pozbawienia wolności do 4,5 roku.